Uzyskać prędkość maksymalną i zwiększoną moc to jedno, ale po takich modyfikacjach no, trzeba skręcać tym motocyklem, ponieważ wchodzimy z większą prędkością w zakręt, mamy większe prędkości w zakrętach. No i niestety miałem takie problemy, że chciałem wejść tak jak na przykład inni moi szybcy koledzy, którzy są też zawodnikami, z taką samą prędkością. Oni jechali jak po sznurku, tak jak zakręt prowadzi, a mi po prostu przednie zawieszenie drżało niesamowicie. Sprawdzaliśmy różne przyczyny, myśleliśmy, że to są jakieś inne problemy. Okazało się tak naprawdę, że już przy mojej wadze, przy tej prędkości, którą mam, no niestety to zawieszenie nie ogarnia, więc zostało wysłane to do Sopel Racing zawieszenia, autoryzowany serwis, jak tu widzicie, takich marek, i uzyskaliśmy usztywnione zawieszenie, które naprawdę trzyma bardzo dobrze.